was i dzielą was. Dzieli was 60 minut, ale to bardzo ważne, że 60 minut do nikogo nie trzeba o tym przekonać, że mecz jest super ważny dla nas. Zresztą jak poprzednie dwa, także. Nie zależnicując, taką drogę obraliśmy i tak mniej więcej to, co sobie jesienią zakładaliśmy w pierwszym meczu z Czarnogórą w bardzo zmienionym składzie reprezentacji. Dzisiaj wygląda to dużo lepiej i jesteśmy dokładnie w tym miejscu, jaki wtedy prognozowaliśmy. Tak był ułożony kalendarz. Na pewno każdy sobie przed tym pierwszym meczem z Czarnogórą. Na pewno to wszystko też inaczej wyobrażaliśmy sobie, że możemy gdzieś jeszcze indziej urwać punkty. Raczej nie stracić, ale zdobyć. Okazało się, że przegraliśmy wszelki w Rumunii. Ale to, o czym wtedy już też mówiliśmy z zawodnikami, że na pewno na wiosnę szansę swoją dostaniemy i myślę, że jutro mamy tą ogromną szansę. Jedyne, co jest ważne, to sobie może zapomnieć, że przeciwnik, mimo że swoje dwa punkty za nami w tej chwili, też ma szansę. I to jest bardzo istotne. A bardzo ważne, żeby utrzymać to napięcie. To sobie powinniśmy wrócić po tym remisie. Czyli to napięcie na razie w Czarnogórze lekko podstracił. Kwestią jest, że jutro musimy jeszcze bardziej być spięci. I to, co pan powiedział, koniec sezonu, czyli to cała bliskość tego już wymarzonego odpoczynku, ale poprzez 60 minut po prostu mówię. Sporo niespodzianek było w końcówce tych eliminacji. Na jutro nie może być niespodzianki. Właśnie. To jest chyba to gdzieś tam w głowie każdego z nas siedzi, z nas trenerów i zawodników, że nie możemy sobie na to pozwolić. Ale ja myślę, że jesteśmy już naprawdę doświadczoną grupą, i która podejmuje walkę do końca. A sport ma w sobie wiele obrazów, wiele scenariuszy, pisze, na które nie jesteśmy nieraz przygotowani. Znowu Wrocław był takim przykładem. Ale w tej chwili jesteśmy w takim miejscu, jeszcze raz powtórzę, w którym chcieliśmy być i tutaj już nie ma kroku do tyłu, mimo tych braku sił, jak pan też zaznaczył, i to jest koniec sezonu, mimo to, że zawodnicy są wszystkim widać też psychicznie. I tutaj jest najważniejsze, jak głową w ciągu dzisiejszej nocy już, w dzisiejszych przygotowaniach i jutro się miód, to bardzo istotne, żeby wyjść w jak największym głodzie. Nie będę używać już innego słowa, znanego tutaj z Polewiwa, ale właśnie o to chodzi. Czy jest w drużynie taka atmosfera, taka świadomość, że to już jest ostatni mecz w tym sezonie, jedziecie na urlopy? Jak to się ma do tego, że jednak ten mecz trzeba wygrać? Traktujemy to jako koniec grupowania i jakiś tam czerw, który mamy do zrealizowania. Wiadomo, gdzieś tam na pewno w świadomości to już jest, że to jest koniec sezonu, ale każdy chce to zakończyć jakimś sukcesem. No i wydaje mi się, że ten awans był dobrym przygotowaniem do tego, że to był naprawdę bardzo dobry sezon dla nas wszystkich.